na ten dzisiejszy dzień złożyła się no, dwuletnia praca zespołu osób, których wynikiem jest ta pracownia. Można powiedzieć, że owocem tego jest ta pracownia kardiologii inwazyjnej. Dlatego też chciałbym podziękować Zarządowi Województwa, osobiście panu marszałkowi Dębskiemu za podjęcie szybkiej i trafnej decyzji o przyznaniu środków unijnych na zakup kardioangiografii. Pani dyrektor Danucie Zawadzkiej za to, że miała odwagę podjąć decyzję, słuszną decyzję o zakupie tego kardioangiografu. Dyrekcji szpitala, panu dyrektorowi Kosidło. Chciałbym podziękować za upór i konsekwencje w dążeniu do celu. Moim współpracownikom chciałbym podziękować za pomoc w realizacji naszych marzeń o pracowni kardiologii inwazyjnej. Jak były to piękne marzenia, myślę, że macie Państwo okazję zobaczyć to na własne oczy. Panu dyrektorowi Poniatowskiemu i panu docentowi Dobrzyckiemu chciałbym podziękować za zgodę na szkolenie naszych lekarzy i pielęgniarek przygotowujących się do pracy w pracowni kardiologii inwazyjnej. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję.